Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam moich subskrybentów, witam wszystkich słuchaczy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, bardzo Cię proszę, zrób to właśnie teraz. Dzisiaj troszkę zmiana tematu, mianowicie zajmiemy się Janem Kulczykiem. Informacje, jakie pojawiają się w internecie, dla niektórych mogą być bardzo ważne, dla innych mniej ważne, a dla niektórych mogą okazać się w ogóle nieważne i nieprawdziwe. Jakby na przykład informacja taka, że Jan Kulczyk żyje. No właśnie, drodzy słuchacze, czy jest to prawda, czy też fałsz? Śmierć Kulczyka tak naprawdę wydaje się być owiana tajemnicą. Gdyby prześledzić ją tak od początku do końca. Nie będę nad tym się dużo rozwodzić. Jan Kulczyk, najbogatszy Polak, zmarł 2015 roku w lipcu w Wiedniu. Wiadomo jest także, że Kulczyk był szantażowany przed śmiercią. Był przesłuchiwany w tej sprawie. Otrzymał także informację, że służby specjalne nie będą go w stanie dłużej ochraniać. I co się dzieje, drodzy Państwo? Po 3 miesiącach Jan Kulczyk umiera z powodu powikłań po zabiegu kardiologicznym. Co dziwniejsze, zabieg ten nie został wykonany w Polsce, gdzie mamy bardzo wysokiej klasy specjalistów, lecz w klinice w Wiedniu, co budzi wiele pytań i podejrzeń. Następnie na pogrzebie córka Kulczyka wypowiada następujące słowa i pozwolę sobie tutaj je zacytować. Tatko, gdzie jesteś? Kolejny raz nas zaskoczyłeś. Nie płaczcie nad moją trumną, tu mnie nie ma. Nie płaczcie, nie ma mnie tu. No tak, różnie można to rozumieć. No i na koniec pojawiają się informacje poparte zdjęciami z Egiptu. Tak, drodzy słuchacze, na których jest człowiek podobny do Kulczyka, ale czy to jest na pewno on? Oczywiście ABW sprawdza tą informację, ale jak widać, bez głośniejszego odzewu. Jednoznacznie jest ciężko stwierdzić, czy jest to informacja prawdziwa, czy też nie. Na to pytanie musicie odpowiedzieć już sobie sami. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Do usłyszenia. Z Bogiem.